Witajcie kochani. Dzisiaj trochę w stylu komediodramatu, bo ta komedia, która się rozgrywa, niestety ma coś w sobie z dramatyzmu, a żeby to jeszcze jakoś osłodzić, niech będzie jeszcze nuta niedzielnej poetyckości. Zapraszam. Julian Tuwim, do prostego człowieka. Gdy znów do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny druk uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysięczną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją. O piędzi, chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się, rozchami wrzask liter pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatemi. Wiedz, że to bójda, granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta ziemi sikła i obrudziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje cło jakieś grubsze na bawełnę. Żnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta, i od stolicy do stolicy zawołaj, broniąc swej krwawicy, bujać to my, panowie szlachta. Nie wiem, czy już słyszeliście, bo wieści jest bardzo dużo z różnych stron, natomiast przeważa jedna. Nowa odmiana świrusa. Nowa odmiana świrusa nadchodzi. Nadchodzi z tej i z tamtej strony. Nadchodzi zewsząd. I o tym pewnie słyszeliście, ale nie wiem, czy znacie najnowsze zalecenia. Otóż jeden z wiceministrów zaleca, by stosować podwójne zabezpieczenia w postaci na przykład podwójnych maseczek. Jedna chirurgiczna, a druga bawełniana, z tym, że przyznam się, że nie wiem, którą nałożyć na którą. Warto samemu to odsłuchać. Oczywiście w ślad za tym pojawia się w mediach szereg informacji w tym zakresie, między innymi możemy zapoznać się z zaleceniami głównego epidemiologa USA, który wtóruje naszemu ministrowi, albo tamten wtóruje temu. To jest bez znaczenia. Obaj są jednomyślni, twierdząc, że zakładanie dwóch maseczek to przejaw zdrowego rozsądku. Epidemiolog USA uważa, że dobry pomysł, szczególnie w świetle bardziej zaraźliwych wariantów wirusa, twierdzi, cytuję, jeśli na jedną fizyczną barierę nakładasz kolejną, to po prostu wykazuje się zdrowym rozsądkiem, podkreślając przy tym, że takie rozwiązanie będzie prawdopodobnie bardzo skuteczne i jest to powód, dla którego widzimy ludzi podwójnie zamaskowanych, dodał. Kochani, podwójne maskowanie zalecane. Bierzmy pigułkę, podwójnie się maskujmy, bo to jest najnowszy trend, który zapobiegnie wszelkim działaniom tajemniczego świrusa Don Pedro z La Manchy, który bywa tu i tam, tu i ówdzie, wpychając się pod wszelkie możliwe szpary. Proponuję, by używać też podwójnych środków dezynfekujących, więc zamiast jednej fiorki miejmy dwie. Jedna niech chroni głębiej i mocniej niż druga. Proponuję wynosić podwójne okulary, ponieważ jedne mogą nie zabezpieczyć w sposób właściwy przed tym wrednym promieniowaniem słonecznym, tak skutecznie niszczonym obecnie przez znanego multimiliardera. Natomiast drugie niech mają podwójny filtr, oczywiście z podwójną warstwą powłoki antyświrusowej. Do tego proponuję nosić podwójną skarpetę. ponieważ na Ziemi czyhają różne bakteriozy i świrusopodobne stwory, jak też podwójne rękawice, a najlepiej rękawiczki gumowe nałożyć na rękawiczki skórzane. Wówczas mamy pewność, że zabezpieczymy się w sposób należyty. Oczywiście zawsze możemy też zamieszkać w którychś z tych miejsc, gdzie świrus nie atakuje, typu teatry, muzea, wielkie hale targowe, wielkie centra handlowe na nowo otwarte. Tam świrusy raczej nie wchodzą, ponieważ są mało kulturalne i mało wybredne. A skoro tak, to jest jeszcze jedna bardzo skuteczna broń, która może nam wspomóc w walce z świrusem. Jest to poezja. I na przykład, skoro już podwójnie, wiersz Nic dwa razy Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtęższymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się, zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja czuję, że jest moc i świrus ucieka w najdalszy kąt. Dlaczego? Dlatego, że uśmiechnięci, współobjęci spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Chociaż nas rozdzielają, każą brać pigułki, jesteśmy jednością ty i ja. I ty i twoja rodzina, ty, twoi sąsiedzi, twój kraj, twoja ojczyzna. Jesteśmy jednym. Jeśli będziemy patrzeć z tej perspektywy, jeśli zaczniemy to rozumieć na poziomie serc, wówczas, wierzę w to głęboko, otworzą nam się oczy. Zaczniemy inaczej patrzeć na tą rzeczywistość i wówczas może zdobędziemy się na odrobinę uśmiechu i nabierzemy odrobinę dystansu do tych wszystkich złych emocji, którymi nas codziennie karmią. Wierzę głęboko, że mamy w sobie to coś. Mamy w sobie siłę ducha narodu, który czerpie wprost z głębokiej tradycji polskiej, naszych dziadów, pradziadów, którzy za ten kraj umierali. Wierzę, że jeszcze nie zginęliśmy i nie zginiemy tak łatwo, jakby sobie chcieli co po niektórzy. Ważne jednak, byśmy umieli nabrać chwilę dystansu, byśmy też zobaczyli, że mamy piękny kraj, wspaniały, z pięknymi, wspaniałymi ludźmi, że Polska jest miejscem dla każdego z nas, dla ciebie, dla mnie, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków, którzy się tutaj narodzą lub już narodzili, że to jest miejsce, do którego będą chcieli przybywać inni, a nie od niego wyjeżdżać. Miejmy tą myśl i śmiejmy się z wszelkich świrusów, bo one miną, a my zostaniemy, by wzrastać tu mocno swoimi korzeniami. Z Bogiem, bracia. A na zakończenie, ku pokrzepieniu serc, posłuchajcie jeszcze wiersza Tadeusza Różewicza, Jak dobrze. Jak dobrze mogę zbierać jagody w lesie. Myślałem, nie ma lasu i jagód. Jak dobrze mogę leżeć w cieniu drzewa. Myślałem, drzewa już nie dają cienia. Jak dobrze jestem z tobą, tak mi serce bije. Myślałem, człowiek nie ma serca. Kochani, jak dobrze, że jesteście, jak dobrze, że mówimy sobie tak od serca, prosto do serca.